Przypominamy naszą SMS-ową sondę przypijanych sprawców wypadków karać jak morderców. Czekamy na Państwa SMS-y o treści tak lub nie pod numerem telefonu 71303. A sprawą mężczyzny, który spowodował śmiertelny wypadek w Kamieniu Pomorskim, zajmiemy się w raporcie już po 15.30. A teraz w Superstacji wracamy do tematu pana Pawła H. z Łomży. Kilka tygodni temu porwał swojego syna od matki, bo twierdził, że ta źle go wychowuje. Teraz policja odebrała mu dziecko i zakazała opuszczania miasta. Pan Paweł od kilku miesięcy walczył o prawo opieki nad swoim synem. Starał się nawet odseparować syna od matki, która jego zdaniem źle wychowuje dziecko. Bez skutku. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że rzecznik praw dziecka doniósł na policję o tym, że pan Paweł nielegalnie zabrał swojego syna od matki. Policja odebrała dziecko ojcu. Teraz chłopcem zajmuje się babcia, matka ojca. Kobieta będzie się starała o ustanowienie rodziny zastępczej. Pan Paweł nie może opuścić Łomży, bo ma zakaz policyjny. Powinien się jednak stawić u rzecznika praw dziecka, żeby babcia mogła oficjalnie podjąć opiekę nad jego synem. Stawić powinna się też matka dziecka, ale do tej pory nie wiadomo, czy przyjedzie do Warszawy. Gościem raportu jest Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dzielny Tata.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Wiele informacji do nas dociera, potwierdzonych, niepotwierdzonych w tej sprawie. Powiedzmy na początek, co tak naprawdę się dzieje z ojcem, co się dzieje z dzieckiem i na jakim etapie jest ta rozmowa z babcią, która stara się o to, aby przyznano jej status rodziny zastępczej. Więc ja powiem tak, ja jestem od początku świadkiem tych wszystkich rozgrywek i następnie prostuję, że ojciec nie porwał dziecka, tylko przejął opiekę nad dzieckiem. Następnie prokuratura wydała mu zakaz rzeczywiście opuszczania Łomży. Musiał wpłacić też kaucję w wysokości 2000 zł. I rozmawiałem z rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Łomży, ten sędzia stwierdził też, że te działania prokuratury nie są zgodne z prawem. No ale jakby nie było, prokuratura postawiła zarzut uprowadzenia i przetrzymywania dziecka. Po pierwsze, jak może prokuratura przedstawić zarzut uprowadzenia dziecka ojcu? Ojciec ma pełne prawa do dziecka, tak samo jak i matka, bo dziecko ma dwoje rodziców i tutaj spotykamy się z problemem, z którym borykamy się od wielu lat, że sądy rodzinne, prokuratury robią przestępców z ojców, którzy chcą sprawować opiekę nad dzieckiem. Sytuacja wyglądała następująco. Ja nie będę mówił, że to jest Paweł H., tylko Paweł Chodzyński, bo jestem upoważniony przez niego do przedstawienia nazwiska i nie jest żadnym przestępcą. Matka biła dziecko, on udowodnił, że matka po prostu znęca się nad dzieckiem fizycznie, dokonał też obdukcji, ale jakoś te papiery gdzieś tam, dokumenty utknęły w sądzie. Ja tylko się wtrącę, ta sprawa też była analizowana i łomżyńcy śledczy umorzyli postępowanie w sprawie przemocy w rodzinie. Ale to wiele razy jest tak, że ojciec pod byle pretekstem jest od razu kryminalistą, natomiast w kwestii matek zawsze matka ma rację, matce należy się dziecko. Weźmy, panie redaktorze, sprawę opieki nad dzieckiem. W przypadku rozwodów 4% ojców posiada opiekę nad dzieckiem, natomiast resztę sprawują matki. Matka może być prostytutką, a takie mamy przypadki w naszym stowarzyszeniu, gdzie matki ogłaszają się na portalach erotycznych, szukają sobie kolejnych jakichś tam sponsorów i one sprawują opiekę nad dzieckiem. Natomiast ojcowie nie mają prawa wychowywać dzieci i ich rola sprowadzona jest faktycznie do roli bankomatu. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na tę sytuację z perspektywy matki, my byliśmy parę miesięcy temu w domu u matki, która płakała, która mówiła, że nie wie, gdzie jest jej dwuletnie dziecko, pokazywała zdjęcie tego dziecka. Czy my nie powinniśmy też trochę myśleć o tym, co czuje matka, kiedy po prostu zabiera się jej dziecko, bez względu na to, czy to jest biologiczny ojciec? Panie redaktorze, kobiety niejednokrotnie odgrywają piękną rolę w sądach, płaczą przed kamerami. Ja wielokrotnie byłem świadkiem takich rozpraw, ponieważ brałem udział w rozprawach jako osoba zaufania publicznego. Sam też jestem w podobnej sytuacji, nie będę tutaj mówił na temat mojej osobistej sytuacji, ale tak to jest. Natomiast ojciec, kiedy zabrał dziecko,
przejmują opiekę nad nim. Dziecko wychowywało się w bardzo dobrych warunkach, babcia się nim opiekowała i jakiekolwiek zarzuty są bezpodstawne. Nie można robić z ojca przestępcy, bo to jest najgorsze, co może być. Bo dlaczego ojciec nie mógł powiedzieć, gdzie jest dziecko? Dlaczego nie mógł jakoś dogadać się z matką, żeby nie doprowadzić do takiej dramatycznej sytuacji? Dlatego, że tak działa system. My dzisiaj żyjemy w takim systemie, że raz, że państwo pozwala na jakieś systemowe niszczenie rodziny i to jest na wszystkich płaszczyznach, a także w przypadku rozwodów. Jeżeli weźmiemy sądy rodzinne, to kto tam jest? Orzeczenia w sprawach rodzinnych wydają sędziny, czyli mamy tak. Jeden przychodzi ojciec, a styka się tak z rodekami, które są organizacjami praktycznie nielegalnymi, bo one działają wbrew prawu. Powiem, że to są rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Wydają opinie dla sądów i praktycznie psycholog taki w ciągu pół godziny, dwóch godzin wydaje opinię, że dziecko ma być zawsze przy matce. I to jest tak. Natomiast ja znam wielu ojców, którzy są wspaniałymi facetami, powiem już tak brutalnie, którzy chcą mieć wpływ na rozwój dziecka, na jego rozwój intelektualny, po prostu mieć kontakt. A matki grają. Ostatnio dzwonił do mnie ojciec i powiedział, mówi, matka dziecka dzwoni i mówi tak, słuchaj, podwyższam ci alimenty. A on mówi, że dlaczego? Nie zgadza się, bo nie stać go na płacenie więcej pieniędzy, a ona mówi, no to w takim razie ograniczę ci prawa do wychowania dziecka. Albo zrobię z siebie pedofila. Wczoraj rozmawiałem z takim ojcem i to jest gra po prostu dzieckiem. Gra dzieckiem, bo w ten sposób można żyć sobie spokojnie z alimentów. Ale czy nie lepiej się dogadać? Czy nie lepiej zanim doprowadzi do takiej dramatycznej sytuacji po prostu zdecydować samemu, zanim pójdzie się do sądu, w jaki sposób opiekować się nad dzieckiem? Bo tak jak teraz pan to opowiada, trochę wynika z tego, że mamy do czynienia z nieskazitelnymi ojcami, idealnymi ojcami i matkami, które są prostytutkami, które kłamią, które nie są w stanie wychowywać dzieci, które je biją. Ale ja już nie powiem, w tej chwili nie będę przytaczał nazwiska jednej pani, gdzie superstacja dosyć długo prowadziła relacje między ojcem Angeliki i matką. I okazało się, że po tych wszystkich sprawach ojciec przejął opiekę nad tą dziewczynką, skończyła szkołę, przeszła do następnej klasy z bardzo dobrymi ocenami. A co, a matka? A matka po prostu udawała, że chce opiekować się dzieckiem i praktycznie nie wiem, jakie miała cele. Także jest nam wiele takich przypadków. Naprawdę jest wielu porządnych mężczyzn, którzy też chcą wychowywać własne dzieci. I nie zgodzę się nigdy na to, żeby sądy ograniczały w postępowaniach niejawnych nam prawa. W takim razie, o co wy walczycie jako Stowarzyszenie Dzielny Tata? To taka jest nasza ulotka. Dzielny Tata walczy w tej chwili o Polskę dla naszych dzieci, bo w tym systemie nie możemy funkcjonować normalnie. My mamy przyjść do sądu, zostać sprowadzeni do roli bankomatów i tylko czekać na pocztę, kiedy przyjdzie z sądu rodzinnego kolejne wezwanie. Mają być podnoszone nam alimenty, a jeśli chodzi o wpływ na rozwój naszych dzieci, nie ma. Czyli może nowy partner matki wychowywać dziecko, a ojciec ma ograniczone prawa. To jest po prostu permanentne i dlatego powstała ta organizacja, która dzisiaj jest organizacją pozarządową i walczy w interesie zarówno dzieci, jak i ojców. Bo sądy rodzinne w Polsce produkują po prostu półsieroty i to się odbywa na zasadzie sztuki. To jest skandal po prostu polskiego wymiaru sprawiedliwości. To na koniec zapytam jeszcze, bo musimy powoli kończyć naszą rozmowę. Jak zakończy się ta sprawa, ta konkretna sprawa z Łomży? Więc ja byłem przed przyjazdem do państwa w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. I przyjechała babcia, która przyjęła tą opiekę nad dzieckiem, bo jak wiemy, ojciec nie może w tej chwili się opiekować, musi być w Łomży pod nadzorem policyjnym, co drugi dzień się meldować. Więc babcia przyszła, chciała doprowadzić do spotkania zarówno matki, jak i ojca w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Niestety
po raz kolejny rzecznik się wywinął i nie pokazał. Zobowiązany urzędować w tym biurze od godziny 8.15 do godziny 16.15. Dziecko wyjechało z babcią. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o tę sprawę. Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dzielny Teatr.pl, był gościem raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się, a to ulotka dla pana. Dziękuję serdecznie. Proszę przeczytać drugą stronę. Przeczytam drugą stronę, panu dziękuję, a my idziemy dalej w raporcie i teraz sprawdzamy, co wydarzyło się za granicą. Dobra.